Supreme Commander, zrealizowany z niezwykłym rozmachem RTS, przenoszący nas w świat gigantycznych, niemal epickich bitew. Wyobraź sobie tysiącletnią wojnę, obejmującą swym zasięgiem 1280 systemów słonecznych. Każda z trzech walczących nacji jest równie zajadła, zaciekła i pragnie tylko jednego – wyrżnąć w pień obie pozostałe. Ty jesteś genialnym generałem, który musi opowiedzieć się po jednej ze stron i poprowadzić ją do zwycięstwa. Twoja funkcja to naczelny dowódca, czyli Supreme Commander. To, co przede wszystkim odróżnia omawiany tytuł od pozostałych RTS-ów, to rozmach. Zapomnijcie o małych planszach, na których ścierają się ze sobą oddzieliki liczące kilkadziesiąt jednostek. Tutaj mapy obejmują obszary odpowiadające kilku województwom, a każda z walczących stron dysponuje armiami, których liczebność podaje się w tysiącach. Aby łatwiej połapać się w tym ogromie, twórcy Supreme Commandera stworzyli rewelacyjny system zoomów. Przy pomocy kółka myszki możemy w ułamku sekundy przybliżyć sobie wskazany obszar tak, by doskonale widzieć szczegóły nawet najmniejszych obiektów, a za chwilę odjechać kamerą tak daleko, by na jednym ekranie mieć prawie całą mapę i móc zorientować się w sytuacji strategicznej. System zoomów jest bardzo ważny również dlatego, iż poszczególne jednostki mają bardzo zróżnicowane rozmiary od odpowiedników przeciętnego samochodu osobowego do średniej wielkości gminnego miasteczka w Polsce. W tym momencie niemożliwym staje się takie dobranie punktu widzenia, w którym na jednym ekranie mieści się cały gigantyczny obiekt, a jednocześnie udaje się dostrzec te standardowych rozmiarów oddziału. Niesamowita różnorodność jednostek i skala konfliktu sprawia, że nieistotna staje się tutaj klasyczna zasada – kamień, papier, nożyce. Oczywiście istnieją oddziały wyspecjalizowane w zwalczaniu konkretnych typów przeciwników, ale w obliczu przeważającej masy wrogów rozmaite bonusy tracą na znaczeniu. Kluczem do zwycięstwa jest odciągnięcie armii przeciwnika od jej zaplecza i przytłoczenie liczebnością naszych oddziałów. Co bowiem zdziała nawet kilkadziesiąt pojazdów wyspecjalizowanych w zwalczaniu celów powietrznych, jeśli nad ich pozycję nadleci eskadra złożona z 300 samolotów? Prawie nic. Supreme Commander to oryginalny RTS. Jeśli lubisz ten gatunek, ale znudziły ci się już wiecznie powielane schematy, to jest to gra idealna dla ciebie.